No, jeszcze raz się przywitam, słuchajcie, no bo to jest tak. Się przywitałem z innymi widzami, a teraz się witam się ze wszystkimi na YouTube. Dzisiaj rozwałka, kamera, taka stara kamera. Jak już tutaj, co niektórzy wiedzą, jest to kamera lampowa. A mianowicie, zaraz wam pokażę tą lampę dla tych z YouTube'a też. Patrzcie. Obiektyw, bardzo fajne soczewy, świetne są, zobaczymy co to jest za obiektyw, cały korpus, tu jest, to jest odlew i w środku siedzi lampa, pierścionki od odchylania, pod korekcji i cokół lampy, jak nie wierzycie to wam zaraz ściągnę ten cokół, bo taki będę stąd demontował. Ale zminiaturyzowali. W tamtych czasach, kiedy to było wyprodukowane. A dokładnie, co to jest? Specta wideokamera. Nordmende. W tamtych czasach, kiedy to było wyprodukowane. Jakby ktoś pokazał choćby nawet o taki Concorder Full HD GVC takiej wielkości. To by się chłopy zdziwili. No dobra, to jedziemy tutaj dalej z tą rozbiórką. Może jakieś śrubokręty znajdę. Chcę tu trochę ją dzisiaj porozbierać. Trochę śrubków odzyskać, części odzyskać. Przede wszystkim może się zastosuje ten obiektyw. Jak go się dobrze odczyści do jakiegoś powiększalnika do oczu, że tak powiem, będziemy jakieś zbliżenia makro, mikro czy coś takiego. Zobaczymy, no, co tu wyjdzie z tego obiektywu, z jakiej odległości on bierze, zbiera, czy tam nie wiem co robi, chyba zbiera, nie? Dobrze, jedziemy dalej. To jest też lampa. I to jest okular. Tak mi się wydaje. Ogołocimy dzisiaj korpus na live. O, jeszcze coś tu trzyma. Jakiś przełącznik jest potencjometr. Tu też to wybieramy. Wszystko do rozwałki. Patrzę, znalazłem. Dawaj, będzie live. Miało być o czymś innym, ale nie mam tranzystorów mocy. Miało być Sony. Prawdopodobnie się już nie dostanie tych tranzystorów mocy. Z drugiej strony, jakie układy rodem Unitra. Pamiętacie? Takie zalane bloki różnego rodzaju, u nas były brązowe, tutaj są zielone. Chociaż i kiedyś też TC4516WP. Ciekawe od czego to. Nie wnikam na razie. Na razie nie wnikam. Będzie potrzeba, to będziemy wnikać w to. Kurde, nie wierzę, ten obiektyw to nie jest lampa. Ten obiektyw, słuchajcie, to jest lustro. Tak? Zobaczmy co tutaj jest. Tutaj są chyba jakieś czujniki. No. O, jakie ma coraz to mniejsze ciutki. Trzeba mniejszy prętak.
poszukamy czegoś mniejszego. Moment. Toksy. O, jest mniejszy. No to jedziemy dalej. Dałaby się to jakaś muzyczka. Muzyczkę zrobimy taką normalną. Tylko na YouTube puścimy to podzielną. Co to jest? To jest jakiś czujnik oświetlenia, czy coś takiego. Na 100%, bo tutaj ma trzy otworki. Takie z białe jakby pleksy w środku. O, no to już coraz to lepiej, coraz to lepiej. Dobra. Może faktycznie trochę słabo mnie słychać, bo daleko siedzę od mikrofonu, ale nie jest źle chyba. No to już teraz jest dobrze. Wybieramy wszystko. Zamontujemy. Jaki mikrofajny przełączniczek. Jaki, jaki płaski. Przyda się. Będą przyda się. Ile PR-ków. I to całkiem przyzwoitych PR-ków. Wszystko na ceramice. Tu jest jeszcze coś. Co to za czujniki? Odkręcamy to, co nas najbardziej interesuje. Czyli tak, odkręcimy te czujniki i odkręcimy obiektyw. Co kryje wnętrze, tak? No niestety. Czasami tak trzeba. Muszę się zacząć rozpędzić przed naprawami. A z tego, co kiedyś miałem, to było tak, że trzy zepsułem, rozebrałem, jedną naprawiłem. To już był sukces. Bo kiedyś za mało lata to było tak, że z 10 rozebrałem i praktycznie ani jednego nie naprawiłem. Także jeśli macie dzieci małe, małolaty, mają 8-10 lat, trudno, szkoda, rozebrał to rozebrał. Ale potem no... Za jakiś czas może coś z tego będzie więcej, nie? Także nie krzyczcie na swoje pociechy. Co tu jeszcze trzyma? Ten przełącznik od spustu, od zapisu. Normalny isostat. Tu jest. Nie, to już nie trzyma. To teraz jeszcze coś tutaj trzyma, ta lampa chyba. Albo kabelki. Też nie. O panie! Pomalutku. Kabelki od silników. Gdzie one idą? Tu do dolnej, do spodniej płytki. Tu na dole jest płytka ze sterowaniem pod spodem, pod tramą. Tu mamy opaseczki, pedeleczki, kurde, wszystkiego. Ale upychali to wszystko. Ja cię kręcę. Od kiedyś właśnie to był serwis. Gdyby pierwszy, lepszy Janek w garażu nie dałby rady tego rozebrać i złożyć pewnie. No. Już bym miał zagadkę i to tak równo, bo chyba kabelek od silnika. Tutaj jest łączka. Oberwałem.
Tu też jest od zoomu kawałek, trzeba go odpiąć, ale wiecie co wam powiem? To będzie kurde obiektyw. Jak ta lala. Teleobiektyw. Dorobimy do tego matrycę i będzie kurde. Tak będzie. Wszystkie końcówki odpiąć od płytki. Dobra, to może nie spadnie. Teraz jeszcze te. No gdzie one idą? To jest to razem z tym potencjometrem, słuchajcie. Taki ala przełącznik. Rozłącznik. IPR-ek. Raz, dwa. Taką ma. Raz. Środek i lewo, prawo. Czyli to pewnie było. Zoom. A tutaj jest jeszcze wciskanie. Tak jest, na środku i obrót czegoś, dostrojenie czegoś. Może i tak. Nie mówię, że nie, odcinamy przewodziki. Chlast. Chlast. Pierwsza rzecz ujęta. Przełącznik. Oprócz śrubek, nie? Dobra, tak sam do siebie gadać. Kurde, jak to zrobić, żeby tego opuścić? Ja nie wiem, co wy tam piszecie? Hej, witam. I nic nie widać. Jak to nic nie widać? Czyżby internet się skończył? Teraz zobaczymy, co tu się dzieje na łączu. No idzie na maksa. Zrobimy tak, 1, 5, ok. No teraz chyba widać. Momencik. Zróbmy to sobie jeszcze tak, rozepnijmy to. Normalnie muszę zerknąć na czata. No może i faktycznie, kurczę. No u mnie widać, wszystko jest git. No dobra. Oj, chyba nie umarło, no. Trochę za dużo kilobitów dowaliłem tutaj na wyjście i może dlatego. Dobra, jedziemy dalej. Obejrzycie sobie to jutro albo za godzinę jako premiera na YouTube, także nic straconego, no niestety. Takie czasy, jednak do tego trzeba większe łącze i to sporo większe łącze. Także widzicie, no mamy kolejny wydatek. Szukamy łącza większego. Tak z dnia na dzień coś nowego. Ta-da! Oto obiektyw. Pokazuję do tej drugiej kamery. Ta-da! Ale lupa. Słuchajcie, i przez nią widać pięknie nawet. Jak przez lustro, no bo to jest lustro. No kurde, tam jest nawet skala.
ostrości. Ja pitole, jaki zoom. Wiecie co, z takiej odległości jak do monitora, to wiecie co łapie? Ten napis taki. Czekajcie, może ostrość trochę, może tutaj właśnie. O, tym trzeba odjechać. No pewnie, zoom był do końca zrobiony. Ostrość. To wszystko. A przez to coś zobaczę? Nic nie zobaczę. Poprawka. Czyli tak. Tu jest jeden pierścionek, tak? No. O kurde, ktoś musiał mieć niezłe oko, żeby w takie coś patrzeć. Ale powiem wam, że to jest kurde niezła lornetka. Zobaczmy, przyłóżmy to do kamery, zobaczymy, czy cokolwiek będzie widać w tym czymś. Chociaż ja tu myślę, że to trzeba jeszcze jakoś przełączyć to na z wizjera na... Nic tu nie widać. Tu mamy wizjer. Teraz patrzycie przez wizjer. Strasznie ten obraz jest, nie? Ale za to patrzcie, co mogę zrobić. Mogę przybliżyć. Czekajcie, bo tu kurde jest ciężko trafić to. Ho, ho, ho. Tam stoi tablet. To jest tamten tablet, co tam stoi. Tam stoi tablet. Proszę bardzo. Jakie szybkie ujęcia będzie można robić. Tylko trzeba dokoptować tutaj przetwornik cyfrowy. No będzie zabawka, słuchajcie, będzie zabawka. O, nie wiem jak to teraz idzie. Ale chyba się poprawiło. Teraz idzie. Dobra. Teraz idzie. Napisałem im na czacie, że teraz idzie. Kawka musi być. No. To jedziemy dalej z tym koksem, słuchajcie, bo tutaj musimy teraz... Tu mamy, zobaczcie, lustro. Tego nie będziemy nic ruszać, tylko zdemontujemy tą część. Ponieważ tu jest dopasowanie do lampy. Ogólnie to wam może pokażę jeszcze, jak ta lampa wygląda. To jest sensor. Czy to się da ją wyjąć stąd? Na pewno się da, bo to ktoś kiedyś włożył. Tylko takiej lampki nie widziałem. Znaczy, ja osobiście już raz widziałem taką lampkę w polskiej kamerze. Ale tu musimy rozpiąć te płytki. Okej. Okay. O, wyjęło się. Tu się wyjęło. To jeszcze tutaj czemu to się trzyma? Okej, okay, się wyjęło. Troszeczkę powiększymy. Oj, oj, oj. Żeby więcej było mnie. Znaczy widać. Tu musimy rozpiąć tak te wszystkie kurde kabelki, płytko rozpinamy, ona chyba nawet kiedyś działała, no kiedyś na pewno, to jeszcze opaska jest,
koseczek. WT. No, już teraz patrzę, nie wali pod sufit, pięknie idzie. Oglądających jest. Nie wiem, ilu was tam jest nawet na czacie. Na czacie, gdzie wy jesteście, nie jesteście. 15 osób, kurde. To chyba więcej osób ogląda niż jesteście na czacie. Na końcu informacje będą. Będą małe informacje. Masa. Czarny kabel. Odpinamy. Linia opóźniająca. GND, wejście, wyjście. Patrzcie. Mamy echo cyfrowe TDK. In, out. GND. Może być to równie dobrze. A kurde, jeszcze jaki wielki SMD. Ale już SMD. To już wiecie, co wam powiem, nie wkidmuchał. Będzie dawca części jak ta lala. Tranzystorki, proszę bardzo, WC. Bo to jest no 50 MHz. Jeśli chodzi o te wzmacniacze wizyjne. Kondensatorki, rezystorki, aż normalnie. Musimy odłożyć to i podciągnąć tutaj lupkę. O kurczę, taki mam stojak. No co zrobisz? Tamten stojak już się skończył. Teraz muszę zrobić cyk. O, przekręcić, cyk. Docisnąć. I mogę sobie patrzeć, co tu jest. Ach jejku. KC. Tranzystorki KC. Tu się na KC składał? Jeszcze jest jakieś AQ. Można powiedzieć śmiało, że to są pierwsze próby w SMD, w montażu SMD. Ponieważ ten montaż jest tak pomontowany, jakby go ręcznie tutaj ktoś wklejał. No się przypatrzcie dobrze na płytkę. Nie wiem, czy teraz to zobaczycie. Ale ja to nagrywam, także pokażę wam to w dużej rozdzielczości, nie? 60 klatek na sekundę tutaj i przestreamujemy to potem. No to słuchajcie, no tak jakby ręcznie SMD ktoś montował, każdy pies w innym kierunku. Ślaczki, wężyczki. Pomału się rozpędzam. Linia opóźniająca. Ciekawe ile mikrosekund. A 76100. Kiedyś się robiło na tym. AN 6531. Nie wiem co to. To będzie, zobaczcie, jakiś wzmacniacz pośredniej. Albo ten. Wzmacniasz z regulacją napięciową. C2259 to jest Derlington od wzmacniacza parka różnicowa. C2259, 2SC2259. Patrzcie, jest parka. Raz, dwa, trzy, cztery, tak, pięć końcówek to jest parka różnicowa. Piękny tranzystor do wzmacniaczy, tylko szkoda, że jeden. Może na drugiej będzie drugi taki. W jednej obudowie parka różnicowa do wzmacniacza, jak znalazł. No, tutaj to raczej nie będzie. 3358 wzmacniacze operacyjne. Z jednej strony słuchajcie SMD, a z drugiej strony bezpiecznik topikowy. Ale jak schowany! Bo się nie miał prawa tutaj, słuchajcie, spalić, no bo byle kurde, no nie kumam, jak się dobrać.
Czekajcie, bo to teraz nie idzie tego złożyć. Moment. Jak się dobrać do spakowanej, do skręconej takiej kamery, żeby czegoś nie spieprzyć, żeby samemu można było ten bezpiecznik wymienić? No szczyt, słuchajcie, to jest normalnie. Nordmende, tak? Czyli to niemieckie jest, tak? Ale numer, ja pierdo... Przepraszam. Ale to... Kurde. No numer, no. Szok. No można i tak, no. Wyciągamy tutaj pomału, zobaczymy, może się uda nam tą lampę jakoś tutaj zluzować, potem tutaj wszędzie masa jest polutowana. Czyli to był taki bezpiecznik dla serwisanta. Może to miało służyć właśnie na celu zarobkowania. Mogliby już chociaż zrobić to z jakoś od strony zewnętrznej, pod klapką jakąś. Nie no. Dobra, pomalutku, to jedziemy dalej z tym. Zobaczymy jeszcze, jakie tu mamy za niespodzianki. Tu na pewno jest dobra niespodzianka. Bo ktoś kiedyś mówił, że do Commodora ciężko jest dostać taki wtyk. To jest kształt U. I z bolcem w środku. Ostrość, łapnij, no. I co wy na to? Faktycznie to jest kształt U. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i ósmy w środku. A Krzysiu mówił mi, że to jest wyłącznie komadorowski wtyk. No jak widać... Nie wiem, czy tu będzie widać, czy nie do tej kamery. Może łapnie ostrość, może nie. Jak widać, tu też. Dobra. Niestworzone są wyroki boskie, że tak powiem. No, bezpiecznik tam nie ubawił w środku w kamerze. Patrzcie, tutaj jest powielacz wysokiego napięcia. Super malutkie trawko na wysokie napięcie. Takie same, podobne. O tu. To jest trawko i ten biały kabel, o ten stąd. Tu jeszcze jest opaska, to jest trawko. I wiecie, co wam powiem? Mam lampę noktowizyjną, z której będzie można sobie zrobić śmiało noktowizor. Właśnie. Ona jest praktycznie tej samej średnicy. Bym musiał poszukać lampki, gdzie je wsadziłem. Bo wiecie, jak to teraz jest. Dopóki jest czysto, to znaczy, że ja nic nie wiem, gdzie to leży. Jak już się zrobi tak, jak było kiedyś, to wtedy będę miał to tu, to tu, to tu i sobie sięgnę rękoma i będę wiedział, gdzie co jest. No. Słuchajcie, obawiam się, że ja tego nie wyciągnę bez demontażu. Co pękło? Płytka pękła. No, tak jak myślałem, bo tutaj jest naprawdę sporo rozkręcania jeszcze. Się nie śmiać mi tam, bo na pewno wiem, że tego już nie poskładam, także... No kurde, jeszcze co? Trzeba wziąć chyba większego wkrętaka. O! O! No i załatwiłem się beczkę.
No, niestety. Kurczę, no. Czekajcie, co? No, no właśnie. Nie wiem, czy to odkręcę. Chciałem przytworzyć, bo tutaj się ciepło robi, naprawdę. Same 23 stopnie. O, jaki chłodek. Drzwi otworzyłem. Jak odkręcić kwadratową śrubę? Śrubokręt gwiazdkowy? To też było dobre. Nie, wielkanocny. Kurde, no nie mogę, no. Normalnie się zdaje, słuchajcie, nawet jeszcze nie oblałem remontu, żeby mnie po cieniu nie było, że kurde, sam siebie się śmieje. Ale jak to widzę, to mi kurde ręce upadają, normalnie cycki też. Oj, dobra. W sumie, po co ja to wybieram? Po to, żeby wam pokazać lampę. Bo tak naprawdę, o, tu jeszcze jest jakiś modulator. Tak naprawdę, o, i ten powielacz, to też będzie dobra sprawa, no bo ten powielacz, to się przyda faktycznie do tej lampy noktowizyjnej. To jest bardzo malutki z kondensatorem, o, taki mały tranzystorek luczujący. Zwykły BD bodajże jakiś tam, albo BF tutaj siedzi, o, tu pod lampę może będzie lepsza jakość. No, fajne, no najbardziej to mnie o to ciekawi, o to, bo tutaj jest normalna lustrzanka, jest okular oddzielnie, no jest git, słuchajcie, jest git i przede wszystkim szkło, to waży. No i dobra, to mnie najbardziej z tej kamery ciekawiło, żeby się nie zniszczyć. A reszta to no, konstrukcja, o, przełączniczek się przyda może kiedyś do czegoś, no, nawet z kabelkami podlutowanymi, to nie będzie trzeba nic tutaj, wiesz. No. Wtyczka ta się przyda, gdzie ona? Wtyczka do komodorka się przyda. No i co? Idziemy, może się uda jakoś się tutaj wykręcić tę lampę, bo nie wierzę, że to z całością jest jakoś, tutaj są dwie duże śruby. Może się uda poluzować i przez prut ją wypchnąć. Bo to chyba tylko trzeba było poluzować. A, i znacznik jest, żeby pion był. Słuchajcie, jest tutaj znacznik na korpusie, na tym o, żeby ustawić w pionie lampę, żeby potem nie było trzeba tak otrzymać tej kamery pod kątem. Bo niestety w lustrzance pokażę to zawsze prosto, a nagra się krzywo, bo lustro tu jest obsadzone prosto, jest lustro obsadzone, a tu jak tutaj przechylimy lampę tą odbiorczą, to będziemy mieli obraz pod kątem, się patrzymy niby prosto, a ona jest pod kątem. A też to, komu ja to tłumaczę? Może oglądają mnie jakieś dzieci z YouTube'a. No dobra. O, ściągniemy zaraz tą opaskę miedzianą. I będzie git. Uj, uj. Oj, mam śrubkę, mam nakrętkę. Zwykła trójka. To jest, aha, to jest ten kaftan, ten wizyjny wzmacniacz prawdopodobnie. Zaekranowany w pudełku. Może się uda go wyciągnąć. O, do dołu. Tędy? Nie. Co go trzyma? Kabelki. Tylko które? Nie no, rozpięty jest.
Tu cię trzyma. Ale jaja. A nie, to kabelek. Ciekawe, co w tym pudełku jest. Pewnie jakiś tranzystorek. Ile to się uda otworzyć. Ciekawostki, nie? Dzisiaj, kurde, dobre. Dobry live. Tu parę tranzystorów jest. Dobra, jeszcze z tej strony otworzymy. Jakiś gaz nie się ulatnia, czy co tak? Śmierci. Przetworniczka. Patrzcie, jaki motyw. Dodatkowa przetwornica i tutaj z tej cewki wychodził prosto kabelek w lampę. Czyli co? Trawko, a to powielacz. Ale te trawko idzie od bańki, od szyjki, o tutaj idzie, o. No. Nowości, ciąg dalszy. Aha, do przodu ja tego nie wyciągnę, muszę to cofnąć do tyłu. Żeby cofnąć do tyłu, to muszę jakoś to wyciągnąć. O, tutaj jest powielacz. No. Patrzcie, mamy lampę. A nie, to jest do masy kondensator. W tej koszulce jest kondensator. Leci na żywo, to ta puszka Pandory. Tak jest, ty, to jest, wiesz... O, to był kondensator do masy. A tutaj mamy lampę. Matryca, prawie jak LCD. Zobaczcie. Matryca jest prawie jak LCD. Prawdopodobnie ona się boi światła jarzeniowego, a tutaj mam, tu mam taką jarzeniówkę. W sumie ja nie wiem, czy ja do czegoś to będę używał, tutaj masy są, czy to jest sens do czegoś. A symbol to jest tak, A299-77-A i jakieś chińskie dwa znaczki, nie wiem, jak znacie chiński, to tutaj napisali na opakowaniu coś takiego. I ostro świetnie. Lampa. I co? I powiedzcie, że kiedyś za czasów lamp była możliwość. Zobaczcie, jaka to jest dokładność. Tam w środku na pewno jest GVC. Tylko, że od tamtej strony napisali. A dokładnie napisali. Aha, się boję. Tutaj ta. Dobra, zobaczymy. GVC 2C 5 odwrotny J. GVC. Lampa GVC. Tada! Skansen do muzeum, nic poza tym. Nic z tego nie zrobisz, chyba. No dobra, kupa złączek, ale. Patrzcie do tego, do lajonków będą bardzo dobry raster 2,5. Piny do końcóweczki, do ładowarki, do balanserów. Także już jest kolejne zastosowanie. O, pierścionek z tej lampy. Tutaj, patrzcie, bo to jest mosiądz, to jest blacha mosiężna. Cała, tylko tutaj jest jakaś taka niklowana. No dobra. Przełączniczki. O. Rekord, jakbyś chciał strzelić. Spust. No spust, jak rączka, jak karabin. Tu masz tak. Ogień pojedynczy, ogień ciągły i... Normalnie, kurde, można zrobić giwerę. O, jacki 3,5 cala, słuchajcie, wkręcane. Tutaj siedzą. O, jest, nie widać. O. Siedzą gniazdka, ładne, wkręcone.
do starego sprzętu Unitry, jak znalazł, słuchajcie, często, gęsto u nudzów Unitrze w Kasprzakach. W Kasprzaku to chyba te z tyłu było wlutowywane na bolce, ale te też ma bolce do wlutowania od tyłu. I to takie same, tylko tutaj widać, że zmostkowali w płytkę. Tak mi się wydaje, że to gdzieś to takie właśnie w starych Unitrach. A to jest powielacz. Od wysokiego napięcia. Lampowa kamera. CCD? LCD? Nie. Jak ta kamera się nazywała? No lampowa, no. Tu jest tranzystor jakiejś mocy. Oto. Dokręcony do obudowy. No ciekawy jestem, co to za tranzystor. Prawie przerobić ten pistolet i będzie strzelał w kaczki. O, też można, słuchaj, do Nintendo, do kaczek można zrobić giwerę. B566. No nie wiem, trzeba sprawdzić w katalogu. Na pamięć się nigdy nie uczyłem. No, wiem, że BC211 to... Ja bym przy ulicy i zacznij mierzyć prędkość samochodów. No ludzie się przestraszą, bo to tak samo... No, bo to wygląda faktycznie jak ten, jak fotoradar. No, masz rację. O, kawałek płytki, który mi się ułamał. Też z bezpiecznikiem, którego nie ma. No, ale kurde, co tu takiego ostrego jest w pożyłach? Ale gniazdek ten. Gniazdek i przełączników to faktycznie, wiesz, zapas. No i kabelków trochę. I tutaj są co? Trzy jacki, słuchajcie. Trzy gniazdka, nie dwa. Jeszcze trochę tych kabelków się pozbędę, to ich pięć ich znajdę, nie? No dobra. To by było, słuchajcie, pewnie tyle z live'a. Ja zapraszam, tam będzie cały czas. Będziemy zaraz coś tutaj cały czas nadawać. Powiem tak, zakończymy tego live'a w tej chwili tak. Zakończymy w tej chwili w ten sposób. Reszta na stronie pilacz.pl. To miały być wiadomości. A na YouTube dziękujemy. Pozdrawiam wszystkich. Łapki do góry stawiajcie i tam takie te, wiecie, tam inne pierdoły. I tam. Dobra, na razie.